Monika Dąbrowska, zapraszam na tygodnik diecezji łomżyńskiej. Ksiądz profesor Marek Dziewiecki gościł w Łomży z cyklem wykładów dotyczących rodziny i wychowania. Wystawa Łukasza Zedlewskiego pod tytułem Droga Krzyżowa w Łomżyńskim Muzeum Diecezjalnym. Siostry Jezusa Miłosiernego i teatralne rekolekcje wielkopostne w Śniadowie. 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w miastach diecezji odbędą się Marsze dla Życia. Ksiądz profesor Marek Dziewiecki jest autorem książek i artykułów między innymi na temat psychologii, zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, a także z zakresu komunikacji międzyludzkiej. Jego publikacje dotyczą również zagadnień pedagogicznych. Ksiądz profesor od poniedziałku gości w Łomży z cyklem wykładów dotyczących rodziny i wychowania. Od poniedziałku do środy Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży gościła wyjątkowego prelegenta, księdza profesora Marka Dziewieckiego. Otwarte spotkania były okazją do przybliżenia tematu narzeczeństwa, rodzicielstwa, wychowania młodzieży, a także budowania relacji w rodzinie. Pani Agnieszka, obecna na wykładzie, podkreśla znaczenie takich konferencji w rozwiązywaniu dylematów współczesnych rodziców. To są dylematy niezwykle trudne. Jak wychować, żeby wychować człowieka dobrego, szlachetnego, jednocześnie takiego, który odnajduje się w tym świecie niesamowicie i nieprawdopodobnie skomplikowanym. Wykłady prowadzone przez specjalistę z zakresu psychologii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wychowanie młodych ludzi jest niezwykle ważnym i aktualnym tematem, dodaje ksiądz profesor Marek Dziewiecki. Po pierwsze dlatego, że my dorośli mamy samych siebie wychowywać i pozwalać Bogu, żeby nas wychowywał, bo człowiek nie ma granic w rozwoju. Nawet jeśli ktoś z nas jest bardzo dojrzały, to może być dojrzalszy. A najlepszym sposobem wychowania dzieci jest daniem dobrego przykładu przez nas dorosłych, rodziców, księży, nauczycieli, katechetów i wszystkich innych dorosłych ochrzczonych. Więc to jest temat aktualny dla nas dorosłych. A po drugie, to jest podstawowa forma miłości do dzieci. Pierwszą formą miłości do dzieci jest solidne katolickie wychowanie, czyli uczenie dzieci młodzieży, by mądrze myśleli, by solidnie kochali i by uczciwie pracowali. Od 1997 roku ksiądz profesor Marek Dziewiecki pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań. Jest członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako specjalista w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień. Do końca Wielkiego Postu można oglądać wystawę Łukasza Zedlewskiego pod tytułem Droga Krzyżowa. 15 prac malarskich młodego twórcy to autorska próba zmierzenia się z tematem męki Zbawiciela. Męka Pańska to jedno z najważniejszych wydarzeń Ewangelii, kluczowe dla rozumienia chrześcijaństwa. W Muzeum Diecezjalnym w Łomży możemy oglądać Drogę Krzyżową Jezusa przedstawioną w obrazach Łukasza Zedlewskiego, absolwenta Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obrazy odsłaniają cierpienie Jezusa, a jednocześnie poprzez ekspresyjną formę pokazują stosunek autora do wydarzeń zbawczych. O wystawie mówi ksiądz Tomasz Grabowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Obrazy, które mamy możliwość obejrzeć na otwartej w muzeum wystawie, to są osobiste refleksje nad pasją Jezusa Chrystusa, nad cierpieniem, jakie rozważamy w czasie Wielkiego Postu, które to Zbawiciel poniósł dla naszego zbawienia. To jest 14 prac symbolizujących konkretne momenty drogi krzyżowej i ostatnia praca, 15, jest to autorska praca pokazująca zmartwychwstanie w takiej codziennej realizacji liturgiczno-modlitewnej. Wystawę można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Łomży do końca Wielkiego Postu. Muzeum Diecezjalne w Łomży jest czynne w poniedziałki i środy od godziny 11 do 18, natomiast w pozostałe dni jest udostępniane dla grup zorganizowanych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Wielkopostne rekolekcje w Śniadowskim Gimnazjum odbyły się pod znakiem śpiewu i przedstawień teatralnych. Wszystko za sprawą sióstr Jezusa Miłosiernego, które przez kilka dni ewangelizowały tamtejszą młodzież szkolną. Ciekawie opowiedziana historia Zacheusza, w którym każdy nastolatek mógłby odnaleźć samego siebie oraz bezkompromisowa ufność Bożemu Miłosierdziu. Takie duchowe atrakcje zafundowały siostry Jezusa Miłosiernego w gimnazjum w Śniadowie. Zdaniem siostry Bernardy, powód wizyty na Podlasiu jest jasny. Przywiódł nas Jezus Miłosierny. Głosimy rekolekcje, pomagamy. Same doświadczamy tego, jak bardzo
Bóg dotyka naszego życia i bardzo potrzebujemy Jezusa, Jego miłosierdzia. Poznajemy siebie i widzimy, że niczego nie zrobimy bez Niego, bez Jego miłości. I chcemy tę radość ogłosić. Tak się złożyło, że kochamy młodzież, kochamy dzieci i chcemy im powiedzieć o tym, że Bóg ich też kocha. I może jak doświadczają takich trudów w życiu, bo i może i ojciec pije i może mama się niezbyt może zajmować nimi, to chcemy im mówić, że jest Bóg, który się troszczy i że są piękni dla Boga i że warto żyć i że nie warto włazić w nic, co może naprawdę zabić moje życie. Także dzielimy się tym, próbujemy użyć różnych takich nowoczesnych sposobów, bo i dramą pracujemy, i śpiewem, i próbujemy właśnie też chwalić Boga naszym ciałem, pokazujemy te wszystkie pieśni, uruchamiamy też i naszą młodzież, żeby pomagała nam. Więc głosimy Jezusa Miłosiernego, można by tak powiedzieć. Głosić dobrą nowinę nie zawsze jest łatwo, zwłaszcza kiedy glebą na to ziarno są nastolatki. Jednak siostry Jezusa Miłosiernego wiedzą, jak trafić do młodzieży. Przede wszystkim dając osobiste świadectwo. Trzeba najpierw samemu doświadczyć, czym jest miłość Jezusa Miłosiernego. Doświadczyć Jego miłosierdzia. A ja właśnie nie tylko w nowicjacie, ale w życiu przed wstąpieniem do zakonu doświadczałam każdego dnia coraz bardziej Jego wołania. W końcu odpowiedziałam na to wołanie. A teraz w nowicjacie, w szkole Jezusa Miłosiernego, On nieustannie zaskakuje mnie swoją miłością. Daje mi poznać moją słabość, to ile we mnie brzydoty i grzechu, ale jednocześnie tak bardzo doświadcza mnie swoją miłością, że mogę się nią tylko dzielić z młodymi ludźmi. Co oferujecie młodym ludziom w trakcie rekolekcji? Przedstawienia, spektakle, wspólny śpiew, modlitwę? Wszystko, co oferujemy, jest tak naprawdę modlitwą, tylko różną jej formą. Zaczynamy zazwyczaj właśnie dość tradycyjną modlitwą, znaną jako wypowiadanie, prawda, słów. Natomiast później rzeczywiście są rodzaje dram, przedstawień, które tak naprawdę obrazują słowo Jezusa, a więc także modlitwę, kiedy krzyczy się do Jezusa: Jezu, ratuj. To najpiękniejsza modlitwa. Oprócz tego także śpiew, ale śpiew jest, można by powiedzieć, nawet wyższą formą modlitwy. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca obchodzić będziemy Dzień Świętości Życia, dzień szczególnej modlitwy w intencji dzieci poczętych i nienarodzonych, których życie w łonie matki z różnych powodów jest zagrożone. W tym dniu organizowane są marsze dla życia i rodziny. Kościół od zawsze uważał życie ludzkie za skarb wymagający szczególnej ochrony i opieki. Już w najbliższy wtorek będzie to przypominane podczas tzw. marszów w obronie życia i rodziny. Odbędą się one w 13 miastach diecezji łomżyńskiej, skupiając wiernych i duszpasterzy na wspólnym apelu o szacunek dla podstawowych wartości. O szczegółach inicjatywy mówi ksiądz Dariusz Niewiński, jeden z organizatorów marszu. 25 marca w diecezji łomżyńskiej w 13 miastach odbędą się marsze dla życia i rodziny. Jest to dzień świętości życia ustanowiony przez Jana Pawła II. Tego dnia gromadzą się wszyscy, dla których ważny jest temat ochrony życia. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Hasłem, które będzie nam towarzyszyć, to głośmy radość życia. Chcemy pokazać poprzez udział w tym marszu ludziom, że życie jest piękne, że trzeba Bogu dziękować za to, że trzeba Boga za to życie uwielbiać. Chcemy podczas tego marszu, szczególnie tutaj w Łomży, rozważać takie dziękczynienie, też modlić się litanią do Jana Pawła II, dziękować mu za tą ideę. W różnych miastach, różnych parafiach będzie to realizowane w różny sposób, ale najczęściej będzie to przejście od parafii do parafii, gdzie wszystko rozpoczyna się mszą świętą, jakąś katechezą, a w parafii, gdzie dojdą, najczęściej jest możliwość przyjęcia adopcji dziecka poczętego. Wielu ludzi odkrywa taką potrzebę, taką możliwość modlitwy za dzieci nienarodzone. To już piąty marsz w obronie życia i rodziny. Ksiądz Dariusz podkreśla, że odzew społeczny jest coraz większy. Ta idea się rozwija, że na tych marszach jest coraz więcej ludzi, że te marsze są coraz bardziej duchowo przeżywane, że ludzie czują tą świadomość i potrzebę wyjścia na ulicę i
pokazania nie demonstracji, nie krzyku chronimy życia, tylko że idziemy dziękować Bogu za życie, że idziemy jako wierzący i mówimy, że życie jest ważne, życie jest piękne i też, że to życie jest w rękach Bożych. Marsze w obronie życia i rodziny odbędą się m.in. w Łomży, Ostrołęce, Kadzidle, Wyszkowie, Kolnie, Ostrowi Mazowieckiej, Łapach i Czyżewie. W tygodniku diecezji łomżyńskiej czas na przegląd nadchodzących wydarzeń. Od 21 do 23 marca potrwa weekend dla uczniów szkół średnich i studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. 21 marca odbędzie się spotkanie modlitewne młodzieży zambrowskiej przed 29 Światowymi Dniami Młodzieży w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Rzemieślnika. Początek tego spotkania o godzinie 18.30. A 22 marca odbędzie się kurs dla użytkowników naturalnych metod planowania rodziny w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. I tą wiadomością kończymy to wydanie tygodnika. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Monika Dąbrowska, dziękuję za uwagę.